Hej kapusiny! Dzisiaj kolejny puszynowy vlog. Puszyn, trzy razy! Wszystko jest puszynowe. Ja i wujek właśnie jedziemy do Tesco, bo dzisiaj będzie grill. A wujek powiedział, no to tylko filety i kuku, czyli kukurydza. My nazywamy tak kukurydzę kuku. I ja powiedziałam, wujek, pamiętasz kto z tobą jedzie? A wujek powiedział, naciągaczka! Tak, ty! A ja powiedziałam, aha, a ty mówisz, że tylko dwie rzeczy będziemy kupować, a wujek? Okej, no to możesz zostać w domu. A dzisiaj ile jest stopni trzeciego? Dużo. 20. Wow, więc dzisiaj mam... Czego potrzymasz? Pokażę im mój outfit. Okej, więc mam tak, torebkę z puszynem z Reserve. Ja się wtrącę. A propos kolekcji puszynowej w Reserve, piszecie nam i u mnie pod filmami, i u Werki, że są nowe rzeczy. Tak wiemy, Werka ma już kilka rzeczy kupionych. Jakie to nie wie, dowie się za jakiś czas. Więcej. A wy się dowiecie też. No dobra, tyle chciałam. I ma, to jest chyba z River Island. Tak, koki kombinezon. Tak, z tamtego roku on jest. Z River Island, uwielbiam go, jest taki fajny, tylko że tutaj jest taka metka, która ja muszę tak trzymać. Zaraz ją wytniemy. To jest metka i ona mi tak denerwuje. O, cześć. Jebłek! I mam oczywiście moje klapki z River Island. I te klapki też są pytania, to już wiecie skąd. Tak, z River Island. I kokardę Jojo. Kokardę Jojo Sima. Dobra. Tak dalej ją lubię. Chodź, wytniemy tą metkę. My teraz jesteśmy w Tesco, przepraszam, kolejny odcinek, co Pushinger robi, jak co idziemy... Co kupuje nas... Tesco, albo tak. Na co naciąga. Na przykład był jeden z Ikeą, gdzie pani puściła bąka. A ty teraz... siedziałaś na toalecie w Ikei. O. A pani, nie, lepiej tego tutaj nie zrobić. Bo nie ma wody. Tak, nie ma wody, tak więc jest. Idziemy. Znalazłam coś dla cioci Jagi. O, jakie te ładne i te! Ja chcę te. Ja chcę te kwiatki. Dobrze. Jutro. Okej, wujek, mamy kuku i mamy filety, co jeszcze? Weźmiemy sobie jakiś sok pomarańczowy. I ja chcę jabłkowy. Chcesz? Jabłkowy. Jabłkowy? Jabłkowy. Dobra, tu jest jabłko. Tu jest jabłkowy. Jabłkowy. Ale to jest mętny, a to jest czysty. Yeah! Okej, teraz jeszcze idziemy po jedną rzecz. Jesz jaką? Worki na śmieci. Nie. Tutaj są ciasteczka. Takie zdrowe, tego nie chcemy. O, zobaczcie. Teraz muszę sobie coś wybrać. A wiecie co? Nie. Idziemy na chipsy. Od razu lepiej. Tylko, że czy tutaj są moje ulubione Pringlesy? Tak, są, ekstra. Salt and vinegar. Bierzemy dwie paczki. To czemu nie? I wracamy do wujka. Ciekawe, to on powie. Wujek! Teraz muszę tylko go znać. Wujek, proszę! A ja tego nie chciałem. A ja to chciałam, więc... Pringles. Dwie paczki. Are you for real? Tak. Mam dwie rzeczy do powiedzenia. Bardzo brzydkie plecaki. I druga rzecz. Ale już prawie wakacje. Po co nam potrzebne nowe plecaki? Jak już szkoła się kończy. A... O, My Little Pony, uwielbiam My Little Pony. Ale to są te, do malowania. O, pamiętasz, ja... miałaś takiego kucyka, nie kucyka. Nie był pluszowy, tylko to był taki... O! Figurka taka. Tak, dalej go mamy. No. Mogę dzisiaj w vlogu pokazać. Moja pamiątka, nie wiem ile miałam lat. W ogóle?
w naszym domu. To, troszeczkę jak to. Wujek. O, to. Tak, tylko że inaczej wygląda. No, sezon na Star Wars. A tutaj mamy coś dla chłopaków Star Wars. Nie działa. To jest zepsute. To, zepsute. Jak mogli. A miecze działają? O, patrz, jest chorus, miecze. O, wow. Pamiętasz kiedy, o, jest ta, jest ten, BMO, czy nie wiem, jest Darth Vader. Dobra, idziemy? Okej, idziemy. Ja i Wujek właśnie idziemy po kwiatki dla cioci Jagi. Zobaczymy, czy coś jest fajnego. Tak. W sumie widzieliśmy. Klapkę zgubiłam. Które tutaj wybrać? Wszystkie są takie ładne. Ja myślę, Wujek, że te są ładne. Albo nie, te. Te różne, nie. O! U! Wujek, tutaj są ładne. Są piwonie. Piwonie. Zabierzmy cioci może piwonie. Zabierzmy jej piwonie. Piwonie. Tylko, że to tak marnie jest. Chyba, że tulipy. Tulipy. Ale tulipy są rozstegowane. Myślę, że te tulipy są ładne. O, widzisz? Zabierzmy tulipy. Zobaczcie, co jest w Hugo Home Squishies. Mi się bardzo podoba ten tort. Ale dobra, mam dużo squishies w domu. Nie, to jest tak. Najpierw dzieci uwielbiam fidget spinners, no to tutaj są fidget spinners. Później glutki, są już tutaj glutki. A później squishy, o to jest mój squishy, mój squishy. A później proszę, proszę bardzo, squishies. Widzisz ten tort? Ten jest fajny. Zobaczcie, co mi ciocia Aga przyniosła. Truskawki i malinki, pycha. Uwielbiam truskawki, one są takie dobre. Przebrałam się właśnie w strój kąpielowy i będę się opalać na balkonie, bo jest przepiękna pogoda, jest tak gorąco na polu i słońce świeci, więc Pushinger idzie się opalać. Dziecię Aga, co mi przyniosłaś? Coś dobrego. Wygląda jakbym pomalowała usta. Proszę? Wygląda jakbym pomalowała usta w kamerze, zobacz. A wiesz dlaczego masz takie? Czemu? Bo jadłaś chipsy. Sól i ocet, proszę. Pycha, uuu, czekoladowe. Te nowe? Dobra, po raz pierwszy je jem. Pyszne. Przepyszne. Ja i ciocia Aga właśnie zastanawiamy się, ile dni nie byłam w szkole. W maju byłam 3 razy chora. To zwolnienie teraz, to ostatnie, jest najdłuższe. Najdłuższe. Bo powiem wam ciekawostkę, u nas w szkole, no... Nie tylko u ciebie w szkole, w całej Irlandii jest tak, że jak dziecko przez miesiąc nie będzie chodzić do szkoły... Znaczy to, no, to nie pamiętam dokładnie, bo to jest oceniane procentowo i nie pamiętam dokładnie ile procent dziecko musi opuścić, żeby zostało wyrzucone ze szkoły, taki jest przepis w Irlandii. A opowiem wam też sytuację, tobie opowiadałam o Johnie. Nasz znajomy John ma 3 córki i zawsze w czerwcu robił im labę od szkoły, zabierał je na wczasy dwutygodniowe i dwa lata temu dostał pismo, jeszcze zanim w ogóle zrobił labę dzieciakom, a robił tak od kilku lat z rzędu, dostał pismo od dyrekcji szkoły, do której chodzą dziewczynki, że jeżeli w tym roku dziewczynki opuszczą znowu 2 tygodnie czerwca, to zostaną wyrzucone ze szkoły. Wow! Także, także taka sytuacja i to nie tyczy się tylko szkoły Weroniki, tylko to się tyczy wszystkich szkół. Jest właśnie jakiś procent podany, na podstawie którego obliczają nieobecności. Oczywiście Weronika ma wszystkie nieobecności pokryte zwolnieniem lekarskim, więc to nie jest tak, że o, zrobiliśmy sobie labę, bo mieliśmy taki widzimisię. Nie. Każda nieobecność Weroniki jest pokryta zwolnieniem, no chyba, że dzień, na przykład, nie wiem, w czwartek się rozchorowała, w czwartek była w domu, ale zaraz na drugi dzień trafiliśmy do lekarza. Także... No to ewentualnie może takie pojedyncze dni mieć, dzień przed wizytą u lekarza, ale tak to na wszystko jest zwolnienie. I ostatnio słyszałam w radiu, jak podawali informacje, że zastanawiają się nad tym, żeby wprowadzić rodzicom dzieci,
kary za nieobecności w szkole. I na przykład tak jest w Niemczech, że jak dziecko ma dużo nieobecności, właśnie nieusprawiedliwionych, to wtedy jest kara nawet do 1000 euro. Dla rodziców. Ale szok! I nasz znajomy John, jak dostał właśnie to pismo ze szkoły, do której chodzą córki, już im laby nie robi, tylko teraz czeka na zakończenie roku szkolnego i dopiero jak szkoła się skończy, to planuje wakacje. Wow! Dużo rodziców tak podobno robiło właśnie, że gdziekolwiek, jakiekolwiek kurorty w czerwcu, czy końcówką sierpnia, we wrześniu są najtańsze, więc planowali tak, sobie tak wakacje. Właśnie, moja koleżanka tak zrobiła, że miesiąc nie była w szkole, bo była na wakacjach. I miała problemy później? Nie, ale myślę, że będzie miała problemy. Teraz? Tak. No bo teraz to jakoś zaczynają obliczać pod koniec roku szkolnego i w tamtym roku też pod koniec roku szkolnego dostaliśmy wiadomość tekstową od szkoły, że Werka opuściła tam, przypuśćmy, 15% w całym roku. Wow. Nie wiem, jak będzie w tym roku, no ale tak jak mówię, no my mamy na wszystko mamy zwolnienia lekarskie. Tak, mam nadzieję, że... Że się nie skreślą z listy ucznia? No to mam taką nadzieję. Muszę wam powiedzieć, ja lubię chodzić do szkoły, lubię się uczyć, lubię koleżanki. Szkoła jest fajna. Ale czasem też, jak jestem chora, to tak myślę... Cieszysz się, że laba. Tak, ale później... Tak czuję. Tęsknisz? Tak, tęsknię i tak na przykład kiedy cię coś boli, to myślisz tak, już nie chcę być chora, bo ciebie wszystko boli. To jest takie... Ja wiem, ale Werka, to jest normalne, ja też tak miałam. Ja jak chodziłam do szkoły, to też się cieszyłam, jak byłam chora, o fajnie, tydzień laby, super, nie muszę iść do szkoły. Ale potem w połowie tego tygodnia, jak byłam chora, to zaczęło mi się tak nudzić, już nie miałam pomysłów, co ze sobą zrobić. Najgorsze jest to, że za każdym razem, no prawie za każdym razem, trzeba leżeć w łóżku i się wygrzewać, wolno chodzić po mieszkaniu i tak dalej, no chyba, że z jakąś potrzebą. Bo ciociu, jak ty byłaś dzieckiem, to nie było internetu. No właśnie, miałam jeszcze gorzej niż ty. No właśnie, a tutaj Pushinger jest chora i... codziennie gra, albo coś tam robi, zdjęcia. A mi babcia za każdym razem, czyli twoja babcia, moja mama, za każdym razem jak byłam chora i po dwóch dniach choroby mówiłam, że mi się nudzi, to razem mi zajęcie znalazła. Przecież to mi książkę kazała czytać. Wiecie, jeszcze jakie to są czasy? Nie ja wiem, jestem ciekawa, jak będzie w tym roku, nie mogę się doliczyć. Wiem, że w maju byłaś chora raz, wiem, że chora byłaś na początku roku szkolnego w... Boże, nie jak szkolnego, na początku... nowego roku, teraz, byłaś chora w lutym 2018, to jest 4 razy, ale nie potrafię sobie przypomnieć, ile razy byłaś chora w tamtym roku. Mam dla was pytanie, napiszcie w komentarzach, ile razy byliście chorzy w tym roku? 0, 0, 0. Ja w tamtym roku chyba 3. Nie chorowałam. Ja w tamtym roku chyba 3 albo 4. Nie, chyba 3. Nie pamiętam właśnie, Vera. Pushinger, powiem ci tylko jedno, możesz zaprzyjaźnić się z iPadem, z Robloxem, bo jak dostaniemy w ocenie procentowej, ile procent nieobecności miałeś w szkole, to tylko będzie tak. Weronika Pushinger skreślona z listy ucznia! I powiesz tylko bye, bye friends! Napiszcie w komentarzach, czy też tak jest w Polsce. Właśnie miałam ciebie zapytać, czy też tak jest w Polsce, bo jestem ciekawa. To znaczy, za moich czasów tak nie było, a jak to wygląda na dzień dzisiejszy, niestety nie wiem. To jedynie ja ci nie mogą napisać. Napiszcie w komentarzach. Właśnie miałam ciebie się zapytać, czy tak też jest w Polsce, więc napiszcie w komentarzach, nie wiem, kochanie, czy tak też jest. Napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Czy podobny system jest w Polsce? No. Ciekawa też jestem. Ja bardzo ciekawa. Kochani, ja już będę kończyć tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić czekoladowego kciuka w górę, jak chcecie jedno ciasteczko. Sprawdzam kciuki w górę. Emilka dostanie. O, Emilka na pewno dostanie. No to proszę, kochani, zjedzcie sobie. Czekaga też da kciuka w górę, to sobie ciasteczko ja. Hej! Obserwujcie mnie na wszystkich moich social media, będzie na dole. Subskrybujcie kanał Pushinger i zobaczymy się w kolejnym filmie.